Dzień dobry. Stwierdziłem, że pod ramię z taką na fide może warto zrobić coś konstruktywnego, coś bardziej ambitnego i coś więcej wnoszącego do całego internetu. Coś, dzięki czemu wszyscy bylibyśmy bogatsi i mądrzejsi. Po prostu jakiś film, dzięki któremu moglibyśmy się dowiedzieć ciekawych informacji. I wymyśliłem. Olejnik w prześwitującej bluzce i torebką za 10 000 poszła na lunch z synem. Stylowa? Okej, sprawdźmy, czy jest... stylowa. Jak zostało wykonane to zdjęcie? Bo no widać, że jest zrobione niewiele z ponad powierzchni ziemi. Czyli olejnik musiał iść po chodniku i paparazzi musiał stanąć, bardzo mocno ukucnąć i zrobić to zdjęcie. Dziękujemy. W ogóle przepraszam, czy to jest ta słynna prześwitująca bluzka, po którą kliknąłem tutaj, bo chciałem zobaczyć olejnik jak wygląda. Czy to właśnie w ten sposób ukradliście mojego klika? Tu mamy też powiększenie na plecy syna, jakby... to zdjęcie z lewej nam nie wystarczyło. Okej, no to było fajne. Bardzo mi się podobało. Tak wyglądają najpopularniejsze rapowe Wags. Ładniejsze od żon piłkarzy? Zdjęcia. To jest w ogóle bardzo częsta konstrukcja tytułu na pudelku. Dosyć długie jak na tytuł zdanie, po czym jeszcze do tego pytanie, które nie dotyczy tego, jak rozwiązać problem głodu na świecie. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądał proces wybierania miniaturki do tego. Ktoś musiał obejrzeć cały film i wyszukać taką jak najbardziej roznegliżowaną pozę. Tak w którym miejscu ona w tym tańcu najbardziej rozłożyła nogi? Może to. Beata Tadla szczerze o tańcu z gwiazdami. Chciałem zrezygnować po pierwszym tańcu w programie. I kolejne zdjęcie, w którym partnerzy są... jak najbardziej zbliżeni wobec siebie, tak to mogę określić. Może to jest taka zasada na pudelku, że artykuł o tańcu z gwiazdami może trafić na główną, ale kobieta musi być tam jak najbardziej roznegliżowana. Wtedy dopiero możemy zacząć się zastanawiać. Do tej pory... sorry. To w sumie dosyć ciekawe, bo pudelka podejrzewam, że głównie przeglądają kobiety. Nie wiem, czy kobiety po prostu też częściej klikają w takie miniaturki, albo w Kim Kardashian w leginsach i klapkach za 2500. Stylizacja na miarę... ikony. To jest bardzo czytelna tabela gorące tematy i poza takimi zupełnie niesponsorowanymi, a jeśli już to bardzo jasno oznaczonymi wpisami. Co pan tu robi? To musi być naprawdę poważne, skoro nawet... oj, jeszcze jest Agata Duda, co to wybrał to zdjęcie? Czemu ktoś zdecydował, że właśnie ono musi być w artykule o Kaczyńskim? Chodakowska odpowiada hejterom. Ja chodzę do kościołów, w których wypada wyjść w krótkiej sukience. Wieniawska i Rozenek wygrzewają się na słońcu w takim samym kostiumie kąpielowym za 1000 zł. Foto. Doda dogryza byłym na Instagramie, by inaczej Indianin. To jest jakiś bardzo insajderski tytuł. Ciekawa dyskusja wywiązała pod zdjęciem tatuażu, tu chyba ktoś nie sprawdził tego tekstu, które zamieściła Doda. Jeden z fanów wytatuował sobie Rabczewską na klatce piersiowej. Tylko aby mu się gust muzyczny nie zmienił, ja bym miał tolerancję na kobietę, napisała zgryźliwie jedna z fanek. Bo inaczej Indianin, napisała wyraźnie zadowolona z siebie Doda, nawiązując do tatuażu Radka. Doda nie ominęła też okazji, aby błyskotliwie odpowiedzieć hejterowi. Debil, napisał internauta, mając na myśli Dodę. Doda, miło poznać. Debil, bardzo nam miło, że jesteś z nami. Zripostowała w swoim stylu Dorota. Tu jeszcze dla podkreślenia mamy zdjęcie dopasowane do tego, jak mogła wyglądać wtedy Doda, kiedy odpisywała na ten komentarz. Anna Skóra spodziewa się dziecka. Minio i ja czekamy na naszego małego... minionka. Elton John nie znosi muzyki Eda Sheerana. Ile można tego słuchać? I specjalnie dla tej okazji wybrali zdecydowanie najbardziej korzystne zdjęcie Eda, żeby jeszcze bardziej mu dowalić. Zobaczcie, jakie zaorany. Półnagi Żebrowski trzyma siekierę. To jest to, co... czego dzisiaj potrzebowałem. Nie wiem, czy ja coś ten... Okej, już mi się załadowało. Jeszcze pytacie? Chociaż uwaga, tu są też krytyczne komentarze, że od kiedy wszedł w związek z tą Dziunią, stracił cały swój poprzedni wizerunek i tak się zastanawiam, który Żebrowski jest prawdziwy. Ten przed czy po? No ja też dosyć często, no szczerze wam się przyznam, że teraz jak miałem te matury, to nie mogłem w ogóle się skupić na tych egzaminach, no bo... no nie wiem, który Żebrowski jest prawdziwy, bo z jednej strony jakby ten przed, z drugiej strony wydawałoby się jakby ten po. Proponuję, że dam wam ankietę teraz w karcie i po prostu odpowiedzcie na to pytanie i może coś ustalimy, który Żebrowski jest ten prawdziwy. Trudno to skomentować, a kiedyś wydawało się, że ma klasę. Bufon. Gosia świętuje urodziny Radka. Pysiulku, ty wiesz, czego ci życzę. Ania z Warsaw Shore siedzi w rozkroku na łóżku. Potężna pupa Black Chini. Nie chcę teraz wyjść na dziada, który się chwali tym, że nie zna kogoś popularnego, ale kim jest Black Chini z potężną pupą? która próbuje wysiedzieć na kładzie. Poddała się już jedzeniu na motocyklach i wybrała kłada. Mogę nawet zagłosować, czy uważam, że już poddała się zjeżdżeniem na motocyklach. Zróbmy tak, ja sobie zapisuję ten post na później i proszę was, żebyście w komentarzach napisali mi, czy ta pani i jej potężna pupa poddały się zjazdom na motorach. Ja dzięki temu w następnym odcinku z tej serii będę mógł wejść jeszcze raz w ten sam post i wtedy będę mógł zagłosować tak jak tutaj no wszyscy razem uznaliśmy, bo na przykład gość wczoraj o 21:29 napisał lub napisała: no na zwykłym motorze to dupsko by jej po bokach na asfalt spłynęło, więc chociaż ten kład ją ratuje, chociaż chwilę później pewnie zajebała w tę pladekę przednia. Tutaj też gość pisze, że na rower kobieto, a nie na kład, to może ci schudnie dupsko trochę. Ktoś był bardzo kulturalny i po prostu nie chciał przeklinać. Pełen szacunek, bo Pudelek zazwyczaj się kojarzy z takimi no mało ambitnymi ludźmi, mało ambitnymi treściami, a tutaj spójrzcie, ktoś jednak postanowił, że zachowa kulturę. Inny gość pisze, że udo tyranozaura, jeszcze inny pisze: a łona mo miech jo w takich kartole nosza z pola. Ten gość pisze, że dupor jak wór, tudzież dupsko niczym poduszki powietrzne. Ten pan na przykład już nie był w ogóle kulturalny i żadnej cenzury nie zastosował. A tutaj użytkownik o niku mniejsza dupa chciał lub pewnie chciała nam przekazać, że to nie jest kład, to motocykl i też na takim jeździłam, ale mam mniejszą dupę. Inny gość używa też bardzo zagadkowego słowa jak fyrtnie, a ta osoba 5 godzin temu postanowiła odnieść to zdjęcie do problemu, jakim jest rasizm na świecie. Jak potężna pupa ma się do koloru skóry i do atrakcyjności. Tak więc widzimy, że są tutaj rozkminy też na dużo wyższym stopniu, niż byśmy się spodziewali. A myślę, że to na dzisiaj tyle. Zakończymy na potężnym pupsku tej pani. Pamiętajcie, żeby zagłosować, czy poddała się już zjeżdżeniem na motorach, bo to dosyć ważne. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a dowiem się tego po łapencjach w górę, które dajecie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco z tymi wszystkimi najważniejszymi informacjami, jakie dzieją się teraz w internecie, to wiadomo, zasubskrybujcie kanał, bo subix, komentix, łapix i dzwonix są mile widziane. To by było na dzisiaj tyle i elo!